Paco Power System Black Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy w Chełmie podczas drugiej gali sportów walki. Jest z nami Mateusz Gątnicki, który w trzyrundowym pojedynku stoczył walkę z Łukaszem Łęgoszem. Oczywiście jednogłośnie wygrałeś, ale troszeczkę widać, przeciwnik Cię zmęczył. No tak, walka nie była po mojej myśli, trochę brakowało szybkości, dynamiki, te ciosy nie były tak, jakie powinny być, nie było tej siły w tych ciosach, także no, wytrzymałość też nie była na najwyższym poziomie, forma mogła być zdecydowanie wyższa, no i dlatego też tak wyszło. Ale jednak Karolina krzyczała prosty, trener do przodu, no i jakoś poszło, jednak przeciwnik widać było, że też troszeczkę wpadał na Ciebie. No tak, miał mniej doświadczenia niż ja, boksowałem swoje, to co właśnie krzyczała Karolina czy trener, także żebym boksował swoje proste ciosy z dołu, z kontry, no i jak boksowałem to wchodziłem, tylko brakowało tej dynamiki w tych ciosach. Jakby były mocniejsze, to inaczej mogłoby to wszystko wyglądać. Trzecia runda troszeczkę kondycyjnie opadłeś, czy to tylko było widać z trybun? No, wytrzymałość nie była tak, jak być powinna, tak jak już powiedziałem wcześniej, także troszkę gazu zabrakło. Ale dlatego tak luźniej trochę do trzeciej rundy, luźniejsza była. Ale już masz kolejną walkę, stoczyłeś już ponad 70 walk, no i to możesz sobie zaliczyć do tych wygranych, a będziesz wiedział następnym razem, co będzie do poprawy. No dokładnie, trzeba przede wszystkim ciężko trenować cały czas, bo trochę trenowałem ostatnio lżej i dlatego też to tak wszystko wyglądało. Jak oceniasz tą galę? Dopiero co się zaczęła, prawda? No, już były walki kobiet, była też nasza zawodniczka, która wygrała. Będzie Karolina, będzie Łukasz. Co sądzisz? Jak myślisz, jak pokierują się te walki? No gala jest zorganizowana w fajny sposób, bardzo profesjonalnie, wszystko to wygląda dobrze, jest oprawa, muzyka i tak dalej, także to na wysokim poziomie. Tak samo jak ta poprzednia gala też stała na wysokim poziomie, także myślę, że będzie tak samo jak było rok temu, a nawet lepiej. A co do Karoli i Grubego, to są w dobrej formie, myślę, że bez żadnego problemu wygrają swoje walki.